Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World Rotacja z dnia, który dzisiaj jest, z dnia 17 marca 2014 roku, tak, już mamy 2014 rok. Boss z 2012 roku jest dostępny teraz za 1 900 000 gotówki. Jest to samochód z dobrym przyspieszeniem, trochę ciężkim prowadzeniem, słabym nitrem i ogólnie dość dobrze spisuje się w klasie A, dlatego jeśli ktoś potrzebuje muscle cara w klasie A, to jak najbardziej polecam właśnie Bossa, chociaż i tak będzie wam ciężko wygrać, bo niestety w klasie A liczy się albo zajebiste osiągi jak w Skyline Nismo, czy dobre nitro po prostu. Następnym wozem jest Ford GT40 MK1 za niecały 1 900 000 gotówki. I tutaj mam naprawdę mocnego rywala do klasy B. I jak najbardziej wam go polecam, szczególnie na długie trasy, gdzie możemy się wykazać. Ma dobre przyspieszenie i przede wszystkim bardzo dobrze trzyma się drogi i na zakrętach spisuje się świetnie. Kolejnym wozem jest BMW M3 Sport Evolution, bardzo fajny wóz, który może konkurować z Toyotą MR2, kosztuje 850 000 gotówki, jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry zakup, możecie nim również rywalizować w klasie C, także w klasie B z Toyotą MR2, polecam bardzo, bardzo gorąco. Kolejnym wozem jest Lotus Elise. Lotus Elise, cholernie dobry skręt, jeden z najlepszych w grze. Nie chcę tutaj was skłamać, czy najlepszy, bo jeszcze jest Caterham, który też bardzo dobrze skręca, ale ciężko porównać jakby te dwa samochody, ponieważ Lotus pożera dosłownie zakręty. Ma mocny skręt, ale on te zakręty po prostu pożera. To jest niesamowite, co ten samochód robi na zakrętach. Nawet Lotus Exige nie ma tak dobrego skrętu jak Lotus Elise, z tym, że Elise ma trochę gorsze osiągi. Kolejnym samochodem w tej rotacji to jest Mazda RX-7 RZ, wersja zwykła. Bardzo fajny samochód. Powiem wam, że to jest taki średniak, raczej w żadnej klasie nie będzie tutaj górował, ale to jest wóz moim zdaniem bardzo fajny do tuningu. Możecie sobie obejrzeć jego przegląd, ma kilka fajnych podykitów i naprawdę fajnie można się nim pobawić. Znowu zapomniałem jak to się czyta. W każdym razie Pontiac GXP, również bardzo, bardzo dobry samochód do klasy B. Może konkurować z Toyotą MR2, z tym, że ma trochę gorsze od Toyoty prowadzenie. Przyspieszenie jest tutaj całkiem, całkiem niezłe. Nitro jest tutaj bardzo mocne, więc jak najbardziej na starcie będzie się świetnie spisywał. Z tym, że musicie sobie poradzić z tym trochę ociężałym prowadzeniem. Ale tylko trochę, można sobie z nim poradzić. Następnym samochodem w tej rotacji jest Renault Clio V6. I ta bestia ma naprawdę fajne, fajne prowadzenie, dość dobrze przyspiesza, nie jakoś hardkorowo, ale po prostu dobrze, za 500 000. Dobry zakup do tych niższych klas moim zdaniem. No i nowość, to jest Lamborghini Countach za 900 000 gotówki i nim sobie pojedziemy trochę, powiem wam kilka słów o nim. Okej, mam tutaj dość mocnych przeciwników, ale nie będziemy się nimi jakoś specjalnie przejmować. Mój Lamborghini Countach jest w klasie B, prawie wymaksowany. Bardzo mało brakuje mu do wymaksowania, chyba 2 punktów, czy jednego nawet. I ogólnie samochód bardzo fajnie, przyjemnie przede wszystkim się prowadzi. Mamy tutaj słabe niestety nitro, ale dość dobre przyspieszenie. Przede wszystkim to prowadzenie nie jest jakieś tam hardkorowe, w sensie skręt nie jest jakiś super mocny, ale naprawdę przyjemność z jazdy tym samochodem jest nie do opisania. Jeśli ktoś poszukuje właśnie takiego auta, jest on stworzony do takich celów. Wygląd może kogoś, niektórych odstraszać, chociaż jeśli ktoś lubi stare modele samochodów, to myślę, że nie powinien tutaj narzekać. Countach jest taką klasyką, jeśli chodzi o Lamborghini.
No ale wygląd to jest oczywiście kwestia indywidualna każdego z nas. I w klasie B, zaraz zobaczymy ile sobie osiągnę, chyba gdzieś koło 300 km na godzinę, nawet więcej, 304 km na godzinę. To jest dość sporo jak na klasę B. Jadę nawet trzeci, gdzie mam do czynienia z klasą S. Nawet nieźle. Chociaż ci ludzie to słabo coś tutaj jeżdżą. No i ogólnie to przyspieszenie nie jest jakieś tam hardkorowe, ale jest wystarczające, żeby nawet czasami wygrać w klasie B, powiem wam. Jak jest jakaś trasa typu Graypoint albo Road 55, nie wiem, która z nich jest, chyba Road 55 jest na klasę B. Coś się dzieje, kurczę. Ej, słuchajcie, prawie bym dojechał na drugiej pozycji. Ale jestem na trzeciej, gdzie miałem, kurczę, naprawdę mocnych przeciwników. No dobrze, i sobie dojechaliśmy do mety. Niecały milion za taki samochód, to jest moim zdaniem dość dobra cena. Tym bardziej, że mamy tutaj całkiem niezłe osiągi. Niektórych może tutaj odstraszać niestety słabe nitro, właściwie nieodczuwalne moim zdaniem. Prowadzenie jest, tak jak mówiłem, atutem tego samochodu. I zobaczmy sobie jeszcze bodykit. Bodykit aktualnie mamy dostępny, taki. Dosyć gwałcące zmiany, że tak powiem, wprowadza do tego auta i moim zdaniem całkowicie zbędne. Możemy sobie także wymienić spoiler, jeśli ten standardowy nam się nie podoba, lub całkowicie go usunąć za 300 boostów. Są także spoilery 2 za gotówkę z gry. Ale myślę, że całkowicie wystarcza ten standardowy i jak najbardziej pasuje do tego modelu. Nie mamy tutaj żadnych masek. 900 tysięcy gotówki za kantacza, jak najbardziej się opłaca, polecam. I no cóż, o samochodach, które polecam w tej rotacji, właściwie to jest dosyć taka mocna rotacja, co prawda wiele jest tak zwanych odgrzewanych kotletów, ale pojawił się nowy kantacz. Ale te odgrzewane kotlety są w miarę dobrze. W miarę dobre. Boss 302, czy Ford GT40, czy Sport Evolution, to są dobre i fajne samochody. Albo Mazda RX8, RX7 RZ, to też jest bardzo fajny tunerski wóz. No cóż, dziękuję wam za wyświetlenie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!